Witaj, słuchasz podcastu wydawanego przez TDI School of Coaching, odcinek numer 90. I w tym odcinku opowiem Ci o 5 podcastach, które Ci szczególnie polecam. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę, jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie – potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie w jubileuszowym odcinku naszych podcastów, odcinek numer 90. Zgodnie z naszą tradycją, co 10 odcinek naszego podcastu, co wychodzi prawie co 3 miesiące, zamiast nagrywać kolejny nowy odcinek, zawsze robię taką stop-klatkę. I ta stop-klatka jest tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że kiedy patrzę wstecz, kiedy czasami przechodzę przez listę wszystkich podcastów, które dla Ciebie nagrałam, to zawsze sobie właśnie myślę o tym, że często w życiu mamy tak, że gonimy, a nie potrafimy korzystać z tego, co już osiągnęliśmy w naszym życiu. I z perspektywy tematyki to właśnie oznacza, że gonimy, nagrywamy kolejny temat, nie przyglądając się czasami, czy z tych 90 tematów są takie tematy, które z wielką chęcią nagrałabym jeszcze raz. I to jest pierwszy powód, żeby właśnie docenić też w pewnym sensie dla siebie, ale i dla ciebie, jak wiele tematyki jest już za nami. A drugi powód jest, trochę buduje na tym, o czym powiedziałam, a mianowicie na umiejętności wykorzystywania tego, co już zbudowaliśmy. I co 10 odcinek to jest dla mnie szansa, żeby przejrzeć 89 poprzednich odcinków i pomyśleć sobie, w tym momencie, kiedy mamy koniec roku 2020, to jaki odcinek, biorąc pod uwagę, że te podcasty już wychodzą dobre 2 lata, jaki odcinek chciałabym tak mocno Tobie polecić? Bo ja mam pełną świadomość, że prawdopodobnie nie jesteś ze mną od pierwszego odcinka, ale może się mylę. I wcale się nie dziwię, że biorąc pod uwagę, jak co tydzień wychodzi kolejny temat, możesz nie mieć czasu na to, żeby przejrzeć, a co tam było przy odcinku numer 33. I to jest moja rola. Wtedy, kiedy przychodzi odcinek jubileuszowy, 90, czy jak będzie 100, robię małe podsumowanie, w którym to ja zwracam Ci uwagę na 5 podcastów, których moim zdaniem naprawdę musisz posłuchać. I dzisiaj też przygotowałam dla Ciebie listę podcastów, które uważam zdecydowanie są podcastami na ten temat. One są zdecydowanie podcastami na ten okres, w którym jesteś teraz. Nie będę mówić o tym, czy pandemia cię mocno dotknęła, czy biznesowo, czy zawodowo, czy w ogóle jeśli chodzi o twoją siłę psychiczną, ma to wielki wpływ. Ale będę mówić o tym, czego potrzebujesz właśnie teraz w tym okresie. I kierując się tym kryterium, wybrałam mój ranking dla ciebie. 5 podcastów, które wcale nie będą szły od 1 do 5 najważniejszego miejsca, tylko wszystkie te 5 w tym momencie tak naprawdę są na miejscu 1. I cały ten ranking podcastów ułożyłem w pewną taką logikę. A więc 2 pierwsze podcasty, które bardzo chciałabym Ci polecić, to są przykłady. Ale przykłady na to, że mimo że w życiu czasem może być naprawdę trudno, mimo że nikt w Ciebie nie wierzy, mimo że Ty nawet w siebie nie wierzysz, to jednak wiele rzeczy w naszym życiu można zrealizować. I myślę, że teraz
mocniej niż kiedykolwiek. My potrzebujemy przykładów na to, że nasze marzenia nadal są możliwe do zrealizowania. Nasze marzenia nadal mają sens. To, że przez moment musimy siedzieć w domu, nie możemy podróżować, wcale nie oznacza, że już należy przestać w ogóle marzyć o podróżach. To, że na rynku pracy jest trochę trudniej, wcale nie oznacza, że należy w ogóle zarzucić marzenie o swojej własnej drodze. Pamiętaj to, co ja zawsze powtarzam i o jednym z podcastów tutaj za moment wspomnę. Nie masz wpływu na to, co życie ci niesie. Owszem, wiele rzeczy możesz kontrolować, ale na samym końcu myślę, że nawet może ci to pomóc, jak zrozumiesz, że w życiu twoim jest dokładnie tak, jak być powinno. I nie masz wpływu na to, co ci życie czasem przyniesie. Ale masz ogromny wpływ na to, co ty zrobisz z tym, co ci to życie przyniesie. I teraz biorąc pod uwagę naszą obecną sytuację, biorąc pod uwagę to, że jestem przekonana, że tobie też czasami jest dużo trudniej, że biorąc pod uwagę, że idzie jesień, czy mamy jesień, czy idzie zima i całą sytuację wokół, masz prawo mieć dołki. Masz prawo nie wierzyć w to, że wiele rzeczy w twoim życiu jeszcze jest możliwych. I dlatego to właśnie, biorąc pod uwagę ten kontekst, zdecydowałam się wybrać dwa przykłady, dwa podcasty, które są przepięknymi historiami i dowodami na to, że warto walczyć o swoje marzenia i że ta droga bardzo często jest wyboista. Wcale to nie jest piękna polana, na której rosną przepiękne kwiaty. Nie, to bardzo często jest bardzo wyboista droga. Ale na samym końcu tej drogi, albo może nie na końcu, bo to jeszcze nie koniec przecież drogi każdej z tych osób, ale na pierwszym przystanku, w którym się chcesz niesamowicie tym życiem podelektować, czeka na ciebie nagroda. I pierwszy podcast to jest podcast numer 88, czyli całkiem świeży podcast. Być może go słuchałaś czy słuchałeś, bo to jest dosyć taki ostatni podcast, ale jeśli nie, to zdecydowanie ci polecam. To jest podcast z Sylwią, która bardzo szczerze opowiada o naszej pracy, która się wydarzyła 2 lata temu, kiedy to ona odkrywała swoją drogę, przechodziła kurs Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. I miała tam takie marzenie. Chciała zostać lekarzem, ale miała lat już dobre ponad 30. 10 lat doświadczenia zawodowego. Właśnie wracała z urlopu macierzyńskiego i wiedziała, że ostatnie 10 lat spędziła w branży prawniczej. W związku z tym nie wyobrażała sobie, że to jest moment na to, żeby pójść na medycynę, kolejne 6 lat studiować, potem dopiero budować swoje doświadczenie. Ale gdzieś to marzenie o tym, żeby być lekarzem, jej nie opuszczało. I 2 lata temu udało nam się przyjrzeć, co tak naprawdę stoi za tym marzeniem. Jakie wartości dla niej stoją za tym marzeniem, bo wartości możesz zrealizować w bardzo różny sposób. Wcale nie musisz zostać lekarzem. Ale jeśli rozumiesz, czym dla ciebie miało być to zostanie lekarzem, to wtedy otwierasz sobie wiele furtek na to, żeby zrealizować twoje wartości i twoje marzenia w inny sposób. I my na koniec naszego procesu coachingowego doszłyśmy do jej drogi. Ona miała bardzo konkretny plan. Plan, który zakładał też wykorzystanie 10 lat doświadczenia zawodowego, a nie udawania, że tego doświadczenia w ogóle nie ma. Ale Sylwia wymyśliła na siebie sposób i wymyśliła na siebie pomysł, który chciała zrealizować. Nie powiem ci jaki, bo musisz posłuchać podcastu numer 88. Ale co było ciekawe, to tak naprawdę potem 2-letnia praca nad tym, żeby osiągnąć to, co sobie zamierzyła 2 lata wcześniej. I wcale nie było tak, że nieraz nie zwątpiła w to, że nie odpuściła. I dlatego mówię, że to jest przecudny podcast, bo on bardzo szczerze opowiada o tym, jak wygląda ta wyboista droga i dzięki czemu, mimo tych kamieni, które są na tej drodze, udaje się zrealizować marzenia. Na te czasy, na trudniejsze czasy, podcast 88 jest naprawdę wisienką na torcie. Drugi podcast
które chciałam Ci polecić, który także jest przykładem, bo tak jak powiedziałam, chcę Ci dać dwa przykłady na to, że warto walczyć o swoje marzenia. To jest podcast numer 54. I to jest o tym, jak Ania zmieniła swoje życie. Ania, która po 12 latach pracy w korporacji, w dziale finansowym, mieszkając w Warszawie, doszła do takiego momentu, gdzie powiedziała absolutnie dość. Mówiąc szczerze, to nawet nie ona sobie powiedziała, ale to organizm jej powiedział, Ania, dosyć. I wtedy odważyła się na bardzo ważny krok. Z całą rodziną wyjechała z Warszawy i zmieniła całkowicie swoje życie. Oczywiście nadal z tym samym mężem, nadal z tym samymi dziećmi, czyli w tym sensie nie zmieniła całkowicie swojego życia, ale zmieniła lokalizację, zmieniła mieszkanie, kupili kompletnie nowe mieszkanie. Z widokiem podejrzewam bardziej na morze, ale co najważniejsze, po 12 latach pracy w działach finansowych korporacji, ona zamarzyła o tym, żeby pracować z ludźmi, żeby pomagać ludziom, żeby to był tak naprawdę jej zawód. Ale mówi, jak po 12 latach kompletnie innego doświadczenia pójść w kierunku HR, a jednak jej się udało. I znowu Ania bardzo szczerze opowiada o tym, jak się to robi, na co trzeba uważać, z czym się trzeba liczyć, jaką cenę czasami trzeba zapłacić. I znowu przepiękny przykład, do którego posłuchania Cię bardzo mocno zapraszam. Podcast numer 54. No dobrze, skoro najpierw posłuchasz tych dwóch podcastów i mam nadzieję obudzi to na nowo albo podtrzyma ten ogień walki o swoje marzenia, o, jak ja to bardzo często powtarzam, życie prawdziwe, życie odważne, to teraz trzeba Cię uzbroić w pewne kompetencje czy umiejętności, które pomogą Ci to osiągnąć. I tutaj przygotowałam dla Ciebie trzy podcasty, które moim zdaniem naprawdę Ci bardzo mocno w tym pomogą. Po pierwsze, podcast 85. Podcast 85 mówi o tym, czym jest self-coaching. I w tym podcaście opowiadam, że bardzo często to, czego my szukamy, to jest coachów, którzy nam pomogą nasze życie prowadzić, którzy obudzą nasz potencjał. Oczywiście, jeżeli wierzysz w coaching, a myślę, skoro słuchasz moich podcastów, to wiesz, że coaching potrafi być doskonałym narzędziem. Ale w podcaście numer 85 bardzo mocno pokazuje, jak wielu z nas liczy na to, że ktoś, jakiś coach ułoży nam nasze życie. A ja trochę to podważam i mówię, a co by było, gdybyś ty była, czy był dla siebie najlepszym coachem na świecie? Gdybyś to ty obok siebie cały czas miała osobę, która wierzy w ciebie mocniej, niż czasami ty sama w siebie wierzysz. Potrafi ci zadać takie pytania, które otwierają wiele klapek. Potrafi cię zmobilizować do zrobienia rzeczy, na które kompletnie nie masz ochoty. Jakby to było mieć taką osobę obok siebie cały czas. I tym jest self-coaching. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak to robić, na czym to polega, to zdecydowanie musisz posłuchać podcastu numer 85. Kolejne dwa podcasty to są podcasty, które moim zdaniem są odpowiedzią na to, dlaczego wiele marzeń nie udaje nam się realizować. Podcast numer 82 mówi o perfekcjonizmie. Mówi o tym, jak go pokonać. Dlatego, że wielu z nas nie posuwa się w naszej drodze wystarczająco szybko, wystarczająco efektywnie, dlatego, że jesteśmy perfekcjonistami. I ja trochę w tym podcaście obalam, czym tak naprawdę jest ten perfekcjonizm. Bo wielu z nas się tak naprawdę trochę chełpi tym faktem, że jest perfekcjonistą i dzięki temu robi rzeczy doskonale. Ale w wielu przypadkach to nie jest dobry perfekcjonizm. I dlatego w podcaście 82 pokazuję, w jaki sposób trochę lepiej zarządzić tym perfekcjonizmem. I ostatni podcast, który chciałam Ci polecić, podcast numer 29, czyli cofamy się dużo, dużo, dużo dalej do początku. Ale to jest podcast o odwadze. Żeby walczyć o siebie. Żeby realizować rzeczy, na które, tak jak mówię, często nie masz ochoty. Żeby podejmować działania, co do których niektórzy stukają się w głowę, mówią, po co Ci to? Żeby podejmować się inicjatyw, które Cię przerażają. Trzeba mieć dużo odwagi. I podcast
29 jest właśnie o tym, w jaki sposób budować w sobie tą odwagę. Myślę, że bardzo ważna kompetencja, którą zdecydowanie każdy z nas potrzebuje, kto się podejmuje walki o swoje życie. I tak to wygląda mój ranking, który ci polecam. Ten podcast trwa niecałe 15 minut, ale jego założeniem właśnie nie jest ciebie edukować w tym podcaście, ale przekierować cię do 5 fenomenalnych źródeł pracy nad sobą. 2 przypadki o Sylwii i o Ani, self-coaching, czyli jak zostać najlepszym coachem dla samego siebie, jak pokonywać perfekcjonizm i jak budować własną odwagę. Życzę ci miłego słuchania moich poleconych podcastów. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć do naszego programu Self Coaching Program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na www.tdischoolofcoaching.pl/self-coaching-program.